Hejo, wielkimi krokami zbliża się koniec tego roku, więc zapraszam Was na podsumowanie kosmetyków i akcesoriów do włosów, po które sięgałam najczęściej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W tym podsumowaniu pojawią się różne produkty, zarówno takie, które miały swoją premierę czy swój debiut u mnie w kosmetyczce właśnie w tym roku, i zarówno takie, które były już moimi ulubieńcami w latach poprzednich. Po prostu przeanalizowałam sobie moją galerię, mój Instagram, mój YouTube z ostatnich 12 miesięcy i wyciągnęłam z tego wszystkiego kosmetyki, produkty, które pojawiały się u mnie najczęściej. I zaraz Wam wyjaśnię, dlaczego to były właśnie one. Pierwsza pozycja pojawiła się już w podsumowaniu ulubieńców ubiegłego roku, czyli Garnier Cocoa Butter, moja pewna emolientówka. W składzie mamy olej słonecznikowy, żożoba, olej kokosowy, masło shea, masło kakaowe. Jest to gęsta, treściwa maska, która dobrze dociąża i nabłyszcza włosy. Idealny pewniak emolientowy. Ja oczywiście mam w swoim asortymencie włosowym mnóstwo różnych proteinowych, czy nawilżających masek, czy jakichś pechowych, ale tak czy siak zawsze muszę mieć takiego jednego przynajmniej emolientowego pewniaka i w momencie, kiedy kończyły się moje zapasy, szłam do drogerii właśnie po tę maskę. Kontynuując temat pielęgnacji długości, przejdziemy do zestawu, po który sięgałam najczęściej, kiedy miałam jakieś większe wyjścia i potrzebowałam pewnego efektu, czyli L'Oréal Paris Elsev Bond Repair Pre-Shampoo i Odżywka. Ponieważ zazwyczaj, kiedy już po te produkty sięgałam, to używałam ich jednocześnie. Ten zestaw za każdym, ale naprawdę za każdym razem dawał mi przepiękny efekt. Przy wydobywaniu skrętu ten skręt podbijał, dawał mi super objętość, ale i definicję, blask, miękkość. Przy wygładzaniu włosów właśnie pomagał mi je wygładzić, dawał też blask, ograniczał puszenie się włosów, dociążał je. Po prostu zestaw idealny, który nigdy mnie nie zawiódł. I dla osób sentymentalnych informacja, że pachnie jak perfumy Summer White Sunset z Avonu. Doskonale o tym wiem, bo używałam ich w gimnazjum. Jeśli chodzi o pielęgnację włosów przed myciem, to najczęściej do olejowania włosów sięgałam po olejek od Nadeshiko. W składzie mamy oleje kameliowe, cubaki, arganowy, słonecznikowe, ze słodkich migdałów, czyli oleje, które ogólnie zazwyczaj bardzo dobrze mi się sprawdzają. No i ten olejek po prostu dawał mi miękkość, blask i właściwie efekt wow już od pierwszego użycia. Już po pierwszym olejowaniu tym produktem wiedziałam, że się polubimy, bo takiego blasku i miękkości właśnie dawno po olejowaniu czymkolwiek nie zaznałam. Przechodzimy do skóry głowy i zaczynamy od szamponów. Nie zdziwi Was na pewno to, że wspomnę tutaj o moim ulubieńcu rypaczowym, czyli Anven Wake It Up. Jest to mój szampon oczyszczający pewniak i myślę, że nie skłamię, jeśli powiem, że w tym roku wykończyłam już chyba setne opakowanie. Oczywiście używałam go za każdym razem przed hennowaniem włosów, ponieważ ściąga z długości minerały. Fantastyczny kosmetyk przy takim właśnie głębszym oczyszczaniu czy skalpu, czy długości. I ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o takie zmiany w pielęgnacji mojej skóry głowy, to oczywiście już rok temu w podsumowaniu wspominałam Wam, że odkąd zaczęłam myć głowę podwójnie, to już z tego nie rezygnuję i to podtrzymuję. Ale druga sprawa też jest taka, że w tym roku sięgałam zdecydowanie częściej po mocniej oczyszczające szampony, a rzadziej po te typowo łagodne. I właśnie kolejnym mocnym szamponem, który bardzo dobrze mi się sprawdzał, był Garnier Oud Delicacy, który mimo, że jest mocny, to dawał efekt ukojenia skórze głowy. Bardzo gęsta, kremowa konsystencja, dzięki której przyjemnie się go po skórze rozprowadzało, wydajny, szybko i mocno się pienił. No, przemiło było go po prostu używać. Z mocniej oczyszczających szamponów w ostatnim miesiącu najczęściej sięgam po Dercos Oil Correct, czyli szampon przeznaczony do skóry głowy ze skłonnością do przytłuszczania się mocniejszego. I faktycznie zauważam, że szczególnie w połączeniu z wcierką z tej serii ogranicza nieco przytłuszczanie się i przedłuża świeżość skalpu. Ponownie, gęsty, wydajny, dobrze się pieni, naprawdę potrzeba niewiele produktu, żeby rozprowadzić go po całej skórze głowy i dobrze ją oczyścić. I taka ciekawostka jeszcze, w tym roku zaczęłam powolutku wprowadzać szampony niektóre z kokamidopropylbetainą. Jeśli mnie obserwujecie od dłuższego czasu, to wiecie, że tego składnika raczej w szamponach unikałam, ponieważ często doprowadzało to do podrażnienia, jakichś takich bolesnych krostek, a w ostatnim czasie postanowiłam, że dam temu składnikowi szansę i niekiedy kończyło się to tym, że faktycznie miałam jakieś podrażnienie, jakieś takie krostki bolesne, a niekiedy, jak chociażby w przypadku szamponu od Dercos, nic absolutnie z takiego podrażnienia nie miało miejsca. Jeśli chodzi o szampony średniej mocy, to oczywiście dalej chętnie korzystam z szamponu Be Bio do włosów normalnych. Kiedy nie mam niczego nowego do testowania, czy po prostu skończył mi się szampony i mam szansę sięgnąć po coś, co lubię,
to najczęściej właśnie wychodzę z drogerii z tym produktem. Również dobrze się pieni, przyjemnie się rozprowadza i każdy, kto próbował tego szamponu ode mnie, był z niego zadowolony. Ale żeby nie było, w tym roku sięgałam również po delikatnie myjący produkt i był to najczęściej krem myjący Natty od Hatel Cosmetics, który pachnie jak kakaowa seria od Ziai. Byłam ogromnie zdziwiona, kiedy zobaczyłam, jak wydajny jest ten produkt i jak niewiele go potrzeba, aby rozprowadzić go po całej skórze głowy i jak mocno przy okazji się pieni. Totalnie nie byłam nastawiona na pianę, widząc, że jest to krem myjący i mając doświadczenie z różnymi kołłoszami, odrywkami myjącymi, a właśnie ten krem mnie pozytywnie tutaj zaskoczył. Zamykając temat pielęgnacji skóry głowy, przejdziemy do najlepszego peelingu trychologicznego, jakiego używałam do tej pory. Jest to propozycja od Bosco Cosmetics, stworzona we współpracy z trycholożką Agatą Suską. Daje efekt chłodu, odświeżenia, czystej, naprawdę czystej skóry głowy i przedłuża jej świeżość na kolejne dni. Mój absolutny ulubieniec wszechczasów, do tej pory jeszcze nie dostawałam peelingu trychologicznego, który aż tak bardzo by mnie zachwycił. W składzie znajdziemy sole kwasu bursztynowego, amidu tauryny, ekstrakt z wąkroty azjatyckiej, pochodną kwasu salicylowego, olej z marakui, olej akai i z orzechów brazylijskich. Czyli właśnie mamy tutaj oczyszczanie, złuszczanie skóry głowy, ale też jej łagodzenie, pielęgnowanie i przedłużanie świeżości. Teraz już absolutnie zamykamy temat skalpu i przechodzimy do stylizacji. No i na pewno Was nie zdziwię, jeśli ponownie wspomnę o produkcie, który pojawił się w poprzednim podsumowaniu roku, czyli o kremie Unven Good Looking. Mamy tu do czynienia z gęstą i taką nieodrywkową konsystencją, która bardzo dobrze przyczepia się do włosów, tam gdzie chcemy ten krem zaaplikować, ale przy okazji nie klei się do dłoni, a więc to rozprowadzanie jest bardzo przyjemne, takie smooth. Daje dość mocny hold jak na krem, ogranicza puszenie się włosów również na kolejny dzień. Jeśli chodzi o efekt, jaki widzimy po wysuszeniu włosów, to jest to definicja, ale nie w postaci takich sklejonych strączków, tylko takiego efektu 3D, ale i przy okazji objętość, czyli po prostu efekt idealny, jeśli chodzi o mnie. Ja lubię właśnie takie wypośrodkowane rezultaty i ten krem zawsze mi je zapewnia. Jeśli zaś chodzi o produkt, który poznałam dopiero w tym roku i który zachwycił mnie naprawdę mocno i wręcz jest praktycznie na równi z kremem od Unven, to jest to krem od Vita Native, krem do loków. Tu już mamy do czynienia z bardziej odżywkową konsystencją niż w przypadku Unven, ale dalej właśnie mamy tę fajną przyczepność do włosów i brak klejenia. Mimo że można z nim przesadzić, jeśli mamy ciężką rękę i aplikujemy zbyt dużo produktu, to w jakimś sensie uważam, że jest on lżejszy niż krem od Unven, więc sprawdzi się na przykład, kiedy macie problem z obciążaniem się włosów od stylizatorów. I tutaj ponownie mamy właśnie do czynienia z piękną objętością, z definicją, z takim wypośrodkowaniem i właściwie trudno jest mi powiedzieć, który krem lubię bardziej, bo to zmienia się na przestrzeni tygodni, miesięcy i po prostu sobie nimi, chcę powiedzieć, żongluję. Używam ich po prostu zamiennie. I ostatni produkt, jeśli chodzi o stylizację włosów, to będzie odżywka w sprayu bez spłukiwania, Curl Expert od L'Oréal Paris. I w teorii jest to właśnie produkt polecany przy wydobywaniu skrętu, jednak ja najczęściej sięgałam po niego przy jego wygładzaniu. Używałam tej odżywki w sprayu jako taki pierwszy etap stylizacji przy wygładzaniu włosów, czyli kiedy ściągnęłam już turban z ręcznika bambusowego Heio, spryskiwałam długość i dzięki temu miałam ogromną łatwość w jej rozczesaniu. Jeśli macie właśnie problem z kołtunieniem się włosów po myciu, a faktycznie chcecie włosy od razu po pielęgnacji pod prysznicem rozczesać, to zdecydowanie polecam Wam bardzo ten produkt. On tę czynność ogromnie ułatwia. I oprócz takiego typowego stosowania go na mokro, korzystałam też z tej odżywki w sprayu, kiedy na przykład chciałam mieć taką bardziej slick, ulizaną fryzurę, chociażby kucyka czy koka na siłownię. I to wtedy nie był aż taki mocny hold, że cały dzień wytrzymywała fryzura bez żadnego stojącego włoska, ale jednak była fajnie przygładzona i na te kilka godzin dawała mi taki efekt, jaki lubię, bez zbędnego sklejania nasady. Teraz omówimy trzy sery silikonowe. Pierwsze z nich to zielona figa od Unven, czyli produkt, który miał premierę pod koniec ubiegłego roku. To jest naprawdę gęste serum i absolutnie nie używamy tutaj całej pompki, bo ilość produktu, jaką wtedy będziemy mieli na dłoni, starczy nam do obdarowania całej rodziny, nawet jeśli jest wielodzietna. Dajemy dosłownie krople czy dwie, rozprowadzamy to między dłońmi, a następnie aplikujemy na długość i tutaj czułam naprawdę bardzo dobre zabezpieczenie końcówek. Lubiłam to serum szczególnie w okresie takim jesienno-zimowym, kiedy jednak częściej ocieramy się o szaliki, czapki, swetry itd. Częściej zauważamy to puszenie się włosów i niestety włosy
no po prostu łatwo nie mają. Dawał wygładzenie, takie dociążenie często przy tym zbędnym puchu na błyszczenie. Jedyne problemy z nim, jakie występowały, to po pierwsze zapach, absolutnie mi nie siadł, ciężki, duszący, totalnie nie mój. I druga sprawa to to, że niestety często się z opakowania wylewał. Nie mówię o sytuacji, kiedy po prostu stał na biurku, wtedy nic się nie działo, ale w momencie, kiedy na przykład miałam go w torebce, czy przechylił się na biurku, to jednak już zostawiał taką tłustą plamę. I o ile biurko jeszcze bym jakoś, wiecie, przełknęła, o tyle zalanie torebki już nie jest aż takie wygodne, a już na pewno sytuacja, w której przypadkiem zalałam tym serum kanapę mojej siostry, była bardzo niekomfortowe. Kolejne serum wykończone przeze mnie w tym roku miało swoją premierę kilka miesięcy temu, czyli Shine On You od Hazel Cosmetics. To już jest serum lekkie, które musiałam czasami dokładać, bo nie dawało mi takiego wystarczającego dociążenia, którego oczekiwałam. Ma ładny, słodki zapach i myślę, że ogólnie będzie takim dość uniwersalnym produktem i powinno się raczej sprawdzić również w przypadku włosów, które się łatwo od serum silikonowego obciążają. I ostatnie serum to przede wszystkim mój wybór na podróże, bo jest to produkt, który absolutnie nie wylewa się w torebce, całe szczęście, dzięki swojemu wygodnemu zamknięciu. Jest to serum Magiczna Moc Olejków od Elsev. Jest gęste, ma delikatny zapach i myślę, że też to będzie jedna z tych takich bezpieczniejszych opcji, która sprawdzi się w większej liczbie osób. Jeśli chodzi o kolor moich włosów, co około 3 tygodnie przez cały rok aplikowałam na mój odrost farbę od L'Oréal Paris Miedź Mango. Z kolei co kilka miesięcy włosy hennowałam mieszanką 1:1 henną i kasją od ziółka z sojatu, ale pod koniec roku zaczęłam trochę zmieniać proporcje i dodawać więcej henny, a mniej kasji, co możecie zobaczyć we vlogach, które się na kanale ostatnio pojawiały. I przechodząc powoli do akcesoriów i do innych też trochę tematów poza kosmetycznych, zacznę od suszarki Philips Sense IQ, która pojawiła się również w ubiegłorocznym podsumowaniu. Ta suszarka przede wszystkim bardzo szybko suszy włosy, szczególnie na swoim trybie fast, kiedy suszę je na prosto. Przy okazji jest naprawdę niewielka, dość lekka i zajmuje bardzo mało miejsca, co dla mnie jest ogromnym plusem z racji moich częstych podróży i częstego zabierania jednak tej suszarki i dyfuzora w walizce ze sobą. Oprócz suszarki w tym roku używałam też czasami lokówki Sense IQ, takiej automatycznej, którą też bardzo lubię. Na ogół raczej wygładzałam włosy na wałek, o czym zaraz też oczywiście wspomnę, ale w momencie, kiedy nie miałam ochoty może na taką zabawę, czy na przykład nie miałam odpowiednio dużo czasu i potrzebowałam takiego pewnego efektu, bardzo podobnego do tego, który uzyskuję na wałek, ale jednak też troszeczkę bardziej trwałego, to właśnie sięgałam po tę lokówkę i no i za każdym razem po prostu było super. Ma opcję wyboru temperatury, czasu trzymania włosów w lokówce, opcję wyboru kierunku skrętu, no po prostu jest naprawdę bardzo wygodna i miałam też o niej parę materiałów na Instagramie, na który serdecznie Was zapraszam. No i właśnie jeśli chodzi o wałek do kręcenia włosów, to w tym roku najchętniej sięgałam po Cool Curl od Glow. Ma odpowiednią długość i grubość, ma wygodne sznurki, dzięki którym łatwo nam później jest związać włosy w sposób, który sprawia, że jest nam komfortowo z tą fryzurą. Nie elektryzuje włosów, a efekty po nim utrzymują się naprawdę długo, jeśli korzystam ze wszystkich moich wskazówek, które umieściłam w ostatnim filmie, w którym odpowiadałam na Wasze pytania i przy okazji pokazywałam od A do Z całą moją stylizację włosów na wałek, w taki sposób, aby te efekty były jak najpiękniejsze i jak najbardziej trwałe. I serdecznie oczywiście zachęcam Was do nadrobienia tego materiału. Jeśli chodzi o produkty dostępne w moim sklepie, to w tym roku pojawiła się nowość, nowy wzór ręczników bambusowych do włosów, czyli prymulki, po które ostatnio jednak sięgam najczęściej. Oprócz tego wprowadziliśmy nową markę, markę Puente, której właścicielką jest Maja Puente, prowadząca również Instagrama Hejo. I jest to marka, która produkuje klamry drukowane 3D. Jeśli chodzi o te duże klamry, sprawdzają się również w przypadku właśnie tak gęstych i długich włosów jak moje, które zazwyczaj mają problem ze znalezieniem odpowiednio trzymających klamer, ale też w tym roku pojawiła się nowość, czyli klamry w wersji mini i ja je uwielbiam do upiń typu half up, half down, kiedy po prostu podpinam tę górną część włosów. Cudo, wspaniałe rzeczy, piękne kolory i piękne modele, które projektowała sama Maja, więc zachęcam Was do obczajenia tych produktów. Jeśli jeszcze chodzi o markę Hejo, wprowadziliśmy w tym roku dość mocno w trendach opaski bawełniane, takie elastyczne, z porządnego, grubszego materiału w opcji białej, beżowej, ale to jest taki beż, że on naprawdę pasuje większości osób i każdy jest zdziwiony, kiedy go przymierzy. I oczywiście klasycznie czarnej. Te opaski zdecydowanie nie wychodzą z mody, więc jeśli chcecie wyglądać jak typowo
słowa Pinterest Girl, to musicie je mieć. W tym roku swoją premierę miały też 3 e-booki, powstały we współpracy z innymi twórczyniami. Jak dbać o skórę głowy autorstwa Trycholożki Justyny Grzelak, jak dbać o cienkie włosy autorstwa Adrianny Biardy i jak dbać o włosy blond autorstwa Mai Puente, wcześniej wspomnianej. I jeszcze na sam koniec, jeśli chodzi o takich moich ulubieńców pozakosmetycznych, pozaproduktowych, to wspomniałabym tutaj po pierwsze o wygładzaniu włosów, czyli o takim częstszym dążeniu do bardziej hollywoodzkich fal, do tego jednak mniejszego skrętu, do właśnie bardziej fale niż do loków. No i co tu dużo mówić, po prostu czuję się wtedy totalnie elegancko, classy, inaczej i bardzo się cieszę, że podejście do takiego testowania siebie w różnych wersjach trochę się zmieniło i nie jest to już traktowane jako ogromna krzywda wyrządzana naszym lokom czy cokolwiek innego, bo takie komentarze też wcześniej dostawałam. I widzę, że wiele z Was też już próbuje właśnie wygładzać swoje włosy bardziej naturalnie, bez prostownicy, pielęgnacją, stylizacją. No i to jest super, że możemy po prostu przetestować siebie w różnych wersjach i żonglować tym wszystkim, bawić się tym i każdego dnia być inną wersją siebie. No i właśnie jeśli chodzi o bycie taką inną wersją siebie, inną wersją mnie, to w tym roku też zdecydowanie poleciałam, jeśli chodzi o testowanie różnych fryzur i też na moim Instagramie widzieliście z pewnością, jeśli mnie oczywiście obserwujecie, rolki z tutorialami na różne fryzury i to też było takie wyjście z mojej strefy komfortu, bo wcześniej, wiecie, raczej sięgałam po takie basici typu kucyk, kok, warkocz i tyle, bo nie wiem, bałam się czegoś, bałam się próbowania nowych rzeczy, a chyba od tego jest życie i od tego jest w ogóle szczególnie młodość, żeby sprawdzać siebie w różnych fryzurach. No i właśnie w tym roku testowałam sobie różne opcje i kręci mnie to, i bawi mnie to, i zachęcam Was do tego samego, żeby faktycznie nie zamykać się na konkretne fryzury, na tylko rozpuszczone włosy, czy tylko kucyk, czy tylko kok robione w dany sposób, tylko faktycznie próbować nowych rzeczy, nawet jeśli uważacie, że Wasza głowa będzie wyglądać w nich jak jajo, no to spróbujcie tego, kiedy na przykład macie włosy brudne, czy po prostu nigdzie nie wychodzicie z domu, testujcie, bo naprawdę można się zdziwić, jak dobrze wyglądacie w konkretnych fryzurach, których nigdy byście o to nie podejrzewały, nie podejrzewali. No i co Wam mogę powiedzieć na koniec? Ten rok nie był dla mnie łatwy z różnych względów. Moje zdrowie psychiczne zdecydowanie podupadło i w ostatnim czasie bardzo mocno pracuję nad tym, żeby je naprawiać. No i w związku z tym też nie miałam zbytnio moodu, chęci na testowanie wielu nowych kosmetyków. Na pewno też testowanie nowych kosmetyków nie zachęca fakt, że marki wypuszczają je coraz częściej. Często po prostu jedynie z chęci większego zysku, strzelenia się w jakieś trendy, kiedy to te formuły nie są niczym nowym, nie są niczym zaskakującym, często różnią się jedynie zapachami, jakimś jednym składnikiem i działają po prostu bardzo podobnie. Czasy się po prostu trochę zmieniły, jak kiedyś włosomaniaczki cieszyły się z każdego nowego produktu dostępnego na rynku, bo po prostu wcześniej nie było ich aż tak dużo i te wypuszczane faktycznie były czymś ciekawym, szczególnie te, które były tworzone przez inne włosomaniaczki. Tak w ostatnim czasie można właśnie zauważyć, że wiele marek niestety bardziej rzuciło się na ten włosomaniaczy hype i chcą skorzystać z okazji, żeby wepchnąć nam produkty, które są ultra nowe, a tak naprawdę często jedna firma ma wiele podmarek, żeby, wiecie, mieć większe udziały na rynku i udawać, że są kimś innym. I mamy tę sytuację jak z mema z Spider-Manem, ale to może jest temat na inną pogadankę. W każdym razie, jeśli chodzi o moje plany na przyszły rok, na pielęgnację włosów, to na pewno będę chciała dalej testować różne formy stylizacji i jeśli chodzi o wydobywanie skrętu i jeśli chodzi o jego wygładzanie. W ostatnim czasie też wróciłam do regularnego olejowania i bardzo mi się to podoba ponownie, więc myślę, że przez najbliższe miesiące raczej będę to kontynuować. Planuję też prowadzić bardziej regularne używanie wcierek do skóry głowy. No i jestem ciekawa, czy faktycznie na przestrzeni kolejnych miesięcy, kolejnego roku pojawią się jakieś przełomowe, ciekawe kosmetyki, czy raczej właśnie będziemy cały czas odgrzewać te same produkty. Jestem bardzo ciekawa Waszego podejścia i jeśli chodzi o podzielenie się z nami wszystkimi Waszymi ulubieńcami tego roku, kosmetycznymi i tymi wśród akcesoriów, ale też chciałabym, żebyście powiedzieli, jak to wygląda z Waszej perspektywy, jeśli chodzi o te chęci czy brak chęci do testowania nowości, czy jaracie się dalej większością rzeczy, które wychodzą na rynek, czy jednak też Wasz entuzjazm trochę spadł. Czy dalej głównie wydobywacie skręt, czy jednak też sięgacie po jego wygładzanie i tak dalej. Jestem po prostu mega ciekawa Waszego podejścia i myślę, że brakuje trochę
tej sferze włosomaniaczej właśnie dyskusji o naszym podejściu, o naszych wrażeniach, nie tylko tego rozmawiania o kosmetykach i o efektach, które przynoszą, ale również właśnie o tym, jak się w tym wszystkim czujemy. Więc będę bardzo wdzięczna za Wasze komentarze. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, jeśli jeszcze tego nie robiliście i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, pięknego dnia i na razie. Pa, pa.